Zapraszam Was na kolejny film o przebudowie wiaduktów trasy Łazienkowskiej na Agrykoli. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, czym Awiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Lecimy właśnie nad placem na Rozdrożu, gdzie już aktualnie nie ma starych schodów na przystanki autobusowe. Ale o tym zobaczycie film niedługo, w najbliższym tygodniu. Natomiast zanim do tego, to najpierw obejrzymy dzisiejszy film. I to, co się tutaj dzieje, czyli wiadukty trasy Łazienkowskiej na warszawskiej Agrykoli. Jak widzicie, ruch aktualnie samochodowy odbywa się po jednej jezdni, po północnej. Południowa jezdnia nie istnieje, a właściwie południowy wiadukt dopiero co powstaje. Dlaczego? O, już Wam tłumaczę. Wiadukty zlokalizowane są w ciągu trasy Łazienkowskiej w dzielnicy Śródmieście przy Parku Agrykola nad rondem Stanisława Sedlczaka, czyli skrzyżowaniem ulicy Łazienkowskiej, Myśliwieckiej i Rozbrat. Zaprojektowane zostało jako dwa bliźniacze żelbetonowe wiadukty płytowe w układzie ramowym. Długość każdego z nich wynosi 392 metry. Szerokość jezdni po 10,5 metra. Wybudowano je wraz z trasą Łazienkowską w 1974 roku. W 2015 roku Politechnika Warszawska wykonała na zlecenie ZMIT ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego wiaduktów trasy Łazienkowskiej przy Parku Agrykola. Autorzy ekspertyzy rekomendowali rozebranie obiektów i odbudowę ich od podstaw. Pozwoli to na uzyskanie większej trwałości i estetyki, ale również na podniesienie nośności z klasy D na klasę A oraz eliminacji detylacji podłużnej i rozsunięć wiaduktów. Oczywiście nowa trasa Łazienkowska nie tylko ogranicza się do przebudowy, a właściwie wyburzenia i postawienia od nowa wiaduktów, ale również dodaje nowe jezdnie, ciągi pieszo-rowerowe po dwóch stronach, nowe przystanki i dojście na przystanki za pomocą pochylni, a nie tylko i wyłącznie schodów od jednej strony. Teraz będzie też wejście, znaczy zejście było z dwóch stron, ale z drugiej strony teraz będzie jeszcze pochylnia wzdłuż ścieżki rowerowej, dzięki czemu osoby niepełnosprawne będą mogły tutaj na spokojnie dojść na przystanki, no i przystanki będą po prostu w ten sposób dostępne dla wszystkich. Sam przystanek w tym miejscu już jest funkcjonalny. On został oddany do użytku, co prawda tylko i wyłącznie w kierunku centrum. Autobusy zatrzymują się na przystanku Rozbrat na trasie Łazienkowskiej. Ten przystank się dokładnie nazywa Rozbrat 02. Jak widzicie, dojście do niego jest już i po pochylni, i po schodach. Z jednej i z drugiej strony jest wiata, jest barierki, nowe elementy zielone też się pojawiły tutaj. Całkiem ładnie to wygląda estetycznie, zgodnie z aktualnymi standardami nowych przystanków, a po drugiej stronie na razie nie ma przystanku, w sensie wiata jest zamknięta w tym czarnym boksie, a pomijając to, to widzimy oczywiście przygotowanie do nowej nawierzchni, która się tutaj niedługo będzie powstawać, rampę, na której będzie się znajdować ścieżka rowerowa i rampa dla osób niepełnosprawnych i dla innych osób, które będą potrzebować tego, no i tutaj element pierwszy wiaduktu pieszo-rowerowego, który będzie się tutaj znajdować i łączyć całą trasę Łazienkowską. Pod na dole oczywiście się znajduje całe słynne rondo. Na rondzie jest aktualnie ruch dosyć ciekawy, w dużym skrócie. Większość ulic jest jednokierunkowa. Ulica w lewo, Łazienkowska, jest teraz całkowicie zamknięta, bo to się zmieniło na przestrzeni nagrywania tego filmu. Wjazd w ulicę Łazienkowską jest teraz całkowicie usunięty i zlikwidowany. Pomijając to, jest też oczywiście parę innych rzeczy, które się tutaj zmieniły. A mianowicie, po pierwsze, Łazienkowska jest nieprzyjezdna. Myśliwicka z centrum można dojechać tylko wyłącznie w tym kierunku, przy liceum Stefana Batorego. Natomiast Myśliwicka z drugiej strony jest dwukierunkowa, tak samo jak ulica Rozbrat. W ten sposób to się łączy, wymiana w jedną całość, natomiast pod samym rondem, a właściwie pod samymi wiaduktami, odbywa się ruch wahadłowo za pomocą sygnalizacji świetnej. W skrócie, wielkie utrudnienia i lepiej tego miejsca na dole unikać. Taka organizacja ruchu będzie mniej więcej do końca tego okresu, który teraz mamy, czyli oczywiście wakacji. Natomiast na górze powstają nowe wiadukty. A właściwie drugi nowy wiadukt. Jak widzimy, jest w zależności od różnych miejsc już płyta, albo są gotowe same słupy, na których będą zamontowane, na których będzie zamontowana cała nowa płyta. Jak widzimy, tutaj jest przygotowanie jeszcze do zbrojenia, dalej już jest zbrojenie, a jeszcze na kolejnym odcinku jest już całość wybetonowana. Następnie będą trwały prace przy budowie samej nawierzchni asfaltowej w tym miejscu, jak i również elementów małej architektury, czyli balustrad
i dokończeniu ciągów pieszo-rowerowych. W tym miejscu całość będzie się łączyć właśnie pomiędzy płytą, na której jeżdżymy już teraz samochody, a elementem słupów. Wtedy tutaj właśnie widzimy, jak zbrojenie z nich wychodzi, w zależności oczywiście od typu słupów, który tutaj się znajduje. No i też jest dźwig oczywiście pomagający montaż tego wszystkiego. Jak widzimy, tutaj jest rusztowanie wspomagające na czas betonowania i zbrojenia tego wszystkiego, zanim to wszystko zwiąże w jedną całość, trzeba to jakoś podtrzymać. I tak też tutaj właśnie w tym miejscu wygląda. Sama inwestycja kosztuje, budowa, 87,5 miliona złotych netto i realizacja zaczęła się dawno, bo dokładnie 2 lata temu. W 2021 roku w lipcu, a zakończy się w marcu 2024, więc jeszcze chwilę mamy, chociaż sam ruch samochodowy na obydwu jezdniach pewnie wróci wcześniej, a na koniec będą elementy pozostałe oddawane pewnie jak ciągi pieszo-rowerowe na całej trasie Łazienkowskiej. Widzimy tutaj też przy okazji kładkę, która się tutaj znajduje i do kładki już są dociągnięte nowe ciągi pieszo-rowerowe, oczywiście całkowicie zamknięte z jednej i z drugiej strony, bo tutaj ruch pieszy donikąd by nie doszedł, same wiadukty. Jeden wiadukt, który jest, ma już ciąg pieszo-rowerowy na swojej części, ale jeszcze nie został oddany do użytku. Drugi nie jest pełny, bo no to oczywiście wiadomo, że tam nie będą jeździć piesi rowerzyści. Natomiast sama ścieżka rowerowa stąd będzie się ciągnąć do placu na Lazdorzu, który też jest przebudowany, tak jak powiedziałem na wstępie, o tym będzie niedługo na dniach też film. Tak to wygląda i tak prezentuje się cała nowa trasa łazienkowska. Nie będę ukrywać, że dosyć duża inwestycja w bardzo ważnym, newralgicznym miejscu. Ruch samochodowy, jak widzicie, jest zwężony aktualnie do dwóch pasów w każdym kierunku, ale tak naprawdę to jest mniej, bo szerokość tych pasów jest bardzo wąska. Możecie zobaczyć właśnie na tych ujęciach z lotu ptaka. Samochody się raczej nie lubią mijać w tym miejscu, bo po prostu jest bardzo tutaj ciasno. No i oczywiście najlepiej byłoby, gdyby po prostu nie było takiej potrzeby, żeby było tutaj tyle pasów na tak małej jezdni, no ale jak widzicie, jakoś to trzeba zrealizować, jakoś po prostu trzeba przeżyć. Tutaj oczywiście w każdym kierunku jest po jednym pasie plus bus pas, no i w ten sposób jakoś ten ruch już od ponad tych dwóch lat jest organizowany w tym miejscu, więc i tak całkiem nieźle. Natomiast trasa łazienkowska przebudowuje się również w drugiej części. Kolejne wiadukty nad ulicą Paryską po stronie praskiej też aktualnie są w trakcie przebudowy i tam ten proces będzie mniej więcej podobnie trwać, jeżeli chodzi o czas, i podobnie będzie przebudowane tam wszystko, tylko tam są jeszcze ekrany akustyczne, więc trochę tego więcej się tam będzie działo. No i podobnie znowu trasa łazienkowska będzie przynajmniej po części zakorkowana i zamknięta. Ujęcia, które tutaj widzicie, były mniej więcej w środku dnia, więc jeszcze jako takich korków tutaj nie ma, no ale też trzeba pamiętać o tym, że korki dopiero są na innej części samej trasy łazienkowskiej, bo nie na miejscu, gdzie tutaj jest zwężone, a przed miejscem, które jest zwężone. A to chyba wszyscy wiecie. Tu jeszcze na koniec taki timelapse, żebyście mogli zobaczyć, że mimo wszystko, nawet w środku dnia, tych samochodów tutaj całkiem dużo jeździ. Swego ciekawe, że nikt nigdy nie myślał o zabudowaniu trasy łazienkowskiej na odcinku śródmiejskim, żeby na nim może jakiś park powstał, czy coś. Jeden długi tunel w środku miasta, bo trasa łazienkowska to jest jedna duża trasa dla samochodów w środku miasta, a jednak nic się nie robi z nią, żeby ją jakoś trochę bardziej schować. No, tego tak rzucam na wiatr. Dajcie znać mi w komentarzach, o tym sądzicie i o tej całej przebudowie, czy warto byłoby to wszystko schować pod ziemię. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zachęcam Was również do wspierania. W tym macie niektóre filmy przedpremierowo, wcześniej i za kulisami. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!